Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mamy ponad 2 300 000 bezrobotnych. Każdy rząd w takiej sytuacji robi wszystko, aby te miejsca pracy chronić. Jedną z decyzji, które podjął rząd włoski, było przeniesienie produkcji pandy do Włoch. Rząd włoski walczył o to, aby produkcję przenieść z naszego kraju. Pytanie do pana, panie premierze. Dlaczego rząd nie zrobił nic, aby obronić miejsca pracy w naszym kraju, aby obronić produkcję pandy w Polsce, tylko zgodził się na to, aby ta produkcja nie ze względów merytorycznych, ale politycznych została przeniesiona do Włoch? Dziękuję.